każdym drugim roku nie stopiłem, ale zacząłem pracę w stoczni komunnej w Paryżu. Tam ja robiłem, a w 69 roku był Ameryka. Ogłaszało, bo ja słucham zawsze do głosu Ameryki. I wieczorem oni po kilka razy to powtarzali, a ja tak słucham i oni zapowiadali, kto by chciał z Polski mieć zdjęcia z Apollo, tam się nie pamiętam jakiego to było, mówi, jak lot będzie odbywał się na Księżyc. Kto by chciał z Polski takie zdjęcia, proszę pisać pod taki, taki adres i my do Polski prześlemy na ten adres takie kolorowe zdjęcia. I ja sobie zapisałem, co powtarzałem, sobie ten numer napisałem i ten już miał tak. I ja sobie to spisał, Tomasz Walczak, post office box 777, Waszyngton DC. Tutaj jest duży numer i potem USA. To ja sobie spisał i pod ten adres ja wysłałem taką treść. Słuchając was, waszej codziennej audycji z USA i słyszę, że można u was nabyć takie kolorowe zdjęcia z kosmosu, z lotu Apollo. Ja bym bardzo chętny był, żeby państwo mi przesłało takie zdjęcia kolorowe. Ja to wysłałem, bał mi się trochę, myślałem sobie, bo to był 69 rok. Przed 70 to było. A ja tak wysłałem, ja myślałem, może będą mnie mieli za szpiega, albo mam jakieś kontakty z USA, albo coś. To ja się trochę obawiałem, ale jednak myślałem, żeby nie będzie co chce. Ja wysyłam, ja to wysłałem. A ja to tak dosyć długo czekałem, ja myślałem sobie, może to poszło do kosza. Więc ja napisałem drugi raz. Jeszcze raz napisałem drugi raz, że wysłałem już wam takie, takie oto zdjęcia, proszę, jeszcze nic nie nadeszło, nie wiem, może zostało wyrzucone do kosza, albo nie doszło. Ja bym prosił o te zdjęcia po ten numer. Ale tydzień czasu ja dostałem taką dużą kopertę. Jak tutaj pani widzi, z takim adresem, on mówił, panie ten listonosz, dzisiaj pan ma taki duży list, mówi, nie, a ja tak, co taka duża? Ja patrzę, a ja myślę, że to będą takie małe zdjęcia tutaj, nie? Taka duża, skąd to jest, zobaczcie, to można czekać, o, to ja mówię, też wiem, co ja tu mam, dziękuję bardzo, ja wziąłem to i tak dalej. Ja to dostałem i sobie to odtworzyłem, a że to było jeszcze przed takim trochę niepewnym czasem, przed 70 rokiem, jak ja to dostałem, ja bym poszedł i do stocznie zabrał, pokazał na stół, warsztatowy, wszyscy obeszli tą mapę i myśmy to oglądali. I przyszedł sekretarz partii naszego wydziału. I on mnie znał, bo ja tam z nim i tak dyskutowałem, jakie dzisiaj czasy, jak było przed wojną. Nie, no, ja mówię, panie, to ode mnie 3 lata starszy. Pan pewnie lepiej jeszcze wiedział, co było przed wojną, żeby mnie za papiery toaletowe mnie salił. Tak ja jeszcze tak opowiadałem, nie, jemu. Zanieczył, nawet paczkę kawy dostać nie można. Ja mówię i tak dalej. A on mówił, on to mnie tam uświadamiał, a ja mówię, no wie pan co, pan musi tak mówić, bo pan wie, jaki pan jest. O, ja bym miał być podpadnięty, bo ja po 70 roku ja bym do wyrzucenia. Ja miałem dwie czarne, czerwone kreski podpisane moje nazwisko. I bo mieli wszystkie czystki, ale oni tak mieli umówione, że mieli podawać mistrzowie, kto jest najbardziej tam niepewny, żeby tych wywalić ze stoczni. Proszę, nie? Ale to nie, nie. To było już w 70, co ja mówię. To ja bym, bo on mnie podał tego, mnie miał na łóżce, nie? Tak. Że ja to pismo dostałem z USA. I że ja to pokazywałem na warsztacie, nie? I tak dalej, że był niepewny elementem. No i tak, to na pewno było. Tak wygląda. Możemy rozłożyć? Nie, to by, no takie to było w kopercie, a teraz tak się rozkłada. Tutaj przekrój tego pojazdu,
który leciał w kosmos, który osiadł na Księżycu, a teraz tutaj... W tamtych czasach to nie lada gratka. Ja, i teraz to był jak przebieg, jak będzie kosmos wyglądał, jak ludzie będą wychodzili na ten. I to jest tutaj... Czy to będzie fotografowane? Tak, jeszcze to sfotografuję dodatkowo. No i teraz to jest tutaj, tak to wygląda, tam jest... Czy tu jest Ziemia nasza. Tak. A to jest już na Księżycu, jak oni stoją. Ja to osobiście oglądałem w telewizji z moimi dwoma synami. Myśmy tam byli, bo my jeszcze telewizora nie mieli. To był początek telewizji. Oni mieli, to my tam do północy myśmy tam siedzieli, chyba do czwartej rano. U synów, tak? Telewizor był. Telewizor u sąsiadów. U sąsiadów. U sąsiadów. A kolorowy, kolorowy czy nie? Nie, to był czarno-biały. To pierwsze telewizory były. No i to ja tutaj wyśmę, tak to wygląda tu, tak ten pojazd, tak oni tu schodzą na dół. I to było wszystko w telewizji pokazane, to ja widziałem w telewizji. A teraz tutaj są, to jest... Ostrożnie. To jest tutaj Księżyc. To. Ziemia jest oddalona. Także Ziemia była to jakby 5 razy większa od Księżyca. I teraz jak pan zobaczy, to są tutaj te kolorowe zdjęcia. Tak. 969. Bo tu jest nawet na tej kopercie, jest pieczątka z tą datą. 1969. I tu ja sobie napisałem datę. Tak, to jest dla moich potomnik, duchów i tak dalej. Bo ja się zajmuję historią Europy, nie tylko, ale ja mam dużo innych historii. Tak? I tutaj jest, o, to zobacz pan jak to wygląda. To jest tu po amerykańsku pisane. A że ja z Polski pisałem, więc oni mi przesłali na formacie, a i to pan tu może sobie przeczytać. O, widzi pan? Pierwsze zdjęcie odpał, tam jest i tak dalej. Podkazy są numerowane. 1, 2, 3 i tak dalej. Bo to jest 1, 2, 3 i tak dalej, aż do 15. To lądowanie już na Ziemię. O tu, jak to już nad Ziemią.